Zaczęliśmy od tego, że od czego by tutaj powiedzieć, no służyłem w tej policji. Służyłem w tej policji właśnie i w tej policji prowadziłem bloga Życie Męskim Okiem pod pseudonimem Strzegomia. Nie mogłem pisać o wszystkim jako ten policjant z tego względu, że no właśnie była taka obawa, tak, że właśnie ci moi przełożeni gdzieś tam będą krzywo patrzyli na to, więc pseudonim też się nie wziął znikąd, tylko tam jak Państwo widzicie ten baner, to jest taki herb. Z tego herbu rodowego się wzięło to powiedzenie, te Strzegomia. I Wirtualna Polska prowadziła tego bloga, tam między innymi Maria Czubaszek też pisała na Wirtualnej Polsce. I ja jeszcze zanim to było takie sławne, czyli 2009-2012, jak to było prowadzone, to miałem 40 tysięcy obserwujących w ciągu roku, więc bardzo fajnie. I ta domena została zamknięta przez Wirtualną Polskę. Ci, co wiedzieli, że ja piszę cokolwiek tam właśnie o tej policji, dla dzieci i tak dalej, to chcieli, żebym wydał jakąś książkę. I pierwszą książką to była taka legenda dla dzieci, dla całej rodziny, legenda o czwartym królu. Ona nie jest jakaś tam religijna, opowiada ona o przemianie człowieka i cieszyła się taką popularnością, że czarno-biała wersja, gdzieś tutaj mam tą książeczkę ze sobą w wersji kolorowej. Albo mam, albo nie mam. Wersja kolorowa była, jest taka właśnie, była czarno-biała wersja i ona się rozeszła bardzo szybko, gdzieś 1500 egzemplarzy bardzo szybko poszło. No i pomysł był taki, żeby pisać baśnie, tak, i dla dzieci. No i właśnie zacząłem pisać te baśnie z tym klimatem takim, żeby one niosły w sobie właśnie jakiś morał, tak. Mamy dzisiaj dużo tych bajek takich, gdzie tekstu jest powiedzmy tyle, dużo kolorowych obrazków, gdzie ten tekst nic nie wnosi za bardzo. A ja pamiętam właśnie takie baśnie, gdzie jak byłem mały, tak, zresztą wszyscy dorośli, którzy tutaj są, na pewno pamiętają baśnie braci Grimm, właśnie Andersena, gdzie one miały w sobie morał, gdzie te zwierzęta mówiły ludzkim głosem, tak, spotykało się te zło, które zawsze było pokonywane i w ten sposób właśnie stworzyłem dwie baśnie opowieści Starej Puszczy i W Leśnym Stawie, gdzie też cieszą popularnością, gdzie jeżdżę właśnie po szkołach czy bibliotekach i one bardzo fajnie się gdzieś tam sprzedają. No i mam taki odzew, że rodzice właśnie też to biorą, że jest ten morał, który można dziecku przeczytać do snu, tak, i opowiedzieć, że to dobro zawsze zwycięża. Nie? I też sobie pozwoliłem wkleić właśnie w te baśnie trochę Podlasia tego, tak, bo jest tam właśnie Puszcza Białowieska, jest misie, który mówi tą gwarą podlaską, więc to się na tyle fajnie przyjęło, że ja później sobie pozwoliłem tą gwarę podlaską wkleić, tutaj ten główny bohater Wojtek Cabuto, który tutaj jest, jego tato mówią tą gwarą podlaską, gdzieś i później miałem takie odpowiedzi, jak to się chyba na Lubimy czytam, pisał, że Kościesza nie jest z Podlasia, fajnie wkleił tą gwarę w tą książkę, tak. Ale jeszcze może zapytam, bo pan pisał te baśnie i wyczytałam, że też z tego powodu miał pan nieprzyjemności w policji. To się zaczęło właśnie wtedy, no ja jestem taki niepokorny, jak pani zresztą przeczytała. Ja mówię, nie owijam w bawełnę, co mi się nie podoba. No i nie podobało mi się to zresztą nie tylko mnie, tak, to co się tam działo, czyli zagrożenie życia i zdrowia osób zatrzymanych i funkcjonariuszy, którzy służyli na domku, tak zwanym, a wcześniej służyłem w WPI, czyli to jest Wydział Patrolowo-Interwencyjny, gdzie też nie wszystko grało, powiedzmy, ale było to możliwe do przełknięcia, no bo bardziej